patrząc obiektywnie, jakby można powiedzieć, Łukasza Rivasa, to jest, no tak, żeby nie być, za przeproszeniem, takim kutasem. Jesteśmy po gali w Nowym Sączu, z nami jest Krzysztof Diablo-Włodarczyk. Witam serdecznie i gratulacje. Witam serdecznie, dziękuję bardzo. Powiedz na początek, co z tą ręką, bo tutaj zaczynamy się martwić w perspektywie kolejnych walk. Nie mam zielonego pojęcia, czułem takie chruchnięcie, jakby to tak można powiedzieć. Chruchnięcie, dobrze mówię? Chyba, mam nadzieję, że tak. I przestałem tą ręką bić, trafiłem go na czoło. No i tak, kurde, zawsze jak gdzieś tam w tych osiemnastkach trafiam na czoło, to zawodnicy, jakby można powiedzieć, gdzieś tam tańczą, a tutaj niestety ręce pękają, więc... Ciężko powiedzieć, co z tą ręką. Trzeba ją odwinąć, wymacać i zobaczyć, tak? Albo prześwietlenie to zrobić, zobaczymy. Nie? Widać było, że chcesz wygrać przed czasem. Sam w ringu potem powiedziałeś, że chyba za bardzo chciałeś wygrać przed czasem. Szkoda, że rywal nie wyszedł do kolejnej rundy, bo mogło być jeszcze efektowniejsze zwycięstwo. Znaczy, tak, no... Szkoda mi zawodników. Wiadomo, to jest sport i każdy wychodzi na własną odpowiedzialność do tego sportu i do ringu. No już naprawdę dużo przyjął, ta buzia była mocno rozkwaszona, krew jakby z nosa, to zdaje mi się, że też tam coś tam chrupnęło, można powiedzieć, o dokładnie, chrupnęła ręka, chrupnęło też w nosie, no i co zrobić, no, ciężko jakby można powiedzieć cały czas ciężkie ciosy przyjmować, więc lepiej jakby, jak to się mówi, zdrowotnie się lepiej poddać i zejść tak, a nie na noszach. Ja zawsze, jak zaczynam walkę, zawsze w ringu modlę się o siebie i modlę się o przeciwnika, żebyśmy oboje zeszli z ringu o własnych nogach. Przed walką mówiłeś, że interesuje cię oczywiście zwycięstwo i zrzucenie tej rdzy, tej końcówki rdzy, która u ciebie pozostała. Czy z takim rywalem tą rdzę się udało zrzucić, czy nie za bardzo? Samoceń, proszę cię, samoceń i zobacz, powiedz mi a propos, czy da się z takim rywalem rdzę zrzucić. Myślę, że nie za bardzo. No, dokładnie, no jakoś dobrze można powiedziałeś i dobrze odpowiedziałeś, no bo niestety, no ten zawodnik, tak jak sam zauważyłeś, nie dawał jakby można powiedzieć takiej energii, adrenaliny, nie zagrażał, a nawet te ciosy, które gdzieś tam były... No, nie robiły jakiegoś takiego efektu wow i trzeba było się bronić. Chociaż wiadomo, że człowiek, który waży 90 kilo, jakkolwiek kogokolwiek uderzy, ważącego nawet 100 kilo, to może wywrócić. Więc no, na wszelki wypadek gdzieś tam na pewno te ręce w górze trzymałem. Tak mi się wydaje. Pod ringiem miałeś fajne wsparcie. W ogóle ta ekipa Andrzeja Liczyka i pięściarzy, których on trenuje, jest chyba fajna, jak ta atmosfera na sali. Ja powiem tak, ja jeszcze raz chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków. Kamila Gardzielika, Janka, Olka, Karola i oczywiście pozdrowić serdecznie trenera Andrzeja Liczyka. Podziękować oczywiście wszystkim za wspólne trenowanie, za dochodzenie do tego sukcesu. No, miejmy nadzieję, że jak to się mówi step by step, chłopaki, tak i ja, mam nadzieję, że w końcu dostanę swoją szansę. Oni są sporo młodsi, więc można powiedzieć, że mam taką nadzieję, że też dostaną jakąś swoją szansę i będą mogli się wykazać na trochę bardziej... w ringach, jak to się mówi, poważniejszych, a nie tutaj można powiedzieć w podwórkowych, które tak naprawdę na razie robią rekordy i prowadzą, mam taką nadzieję, że prowadzą do sukcesu, do walki o mistrzostwo Europy, świata, do jakiegoś pasa interkontynentalnego, który da im przepustkę do boksowania o pas mistrza świata. Wiem, że o tych walkach w przyszłości już za bardzo nie chcesz rozmawiać. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed walką. Ale dzisiaj rozmawiałem z Andrzejem Wasilewskim i on też jakby podziela twój pomysł, że najchętniej to by zrobił twoje starcie z Łukaszem Różańskim. Jeżeli Łukasz będzie musiał poczekać na swoją szansę do Rivasa, a jest tam w rankingu troszeczkę dalej i prawdopodobnie będzie musiał poczekać, to on bardzo chętnie by zobaczył was w Rzeszowie. Co ty na to? Jezu, ja jestem na tak. No, mówisz teraz i za miesiąc boksujemy, więc no może za miesiąc to nie. Musiałbym zobaczyć, jak tam z ręką. Ale przyszłym rok, tak, dokładnie. No, ja myślę, że dla Łukasza to jest dobry taki timing, który gdzieś tam może też go sprawdzić. Pokażę mu, tak, gdzie tak naprawdę jest. Tak? Rivas jest mocnym zawodnikiem, silno bijącym. Wydaje mi się, że na pewno nie słabiej niż Łukasz. I taki sprawdzian, zdaje mi się, z różnych stron przydałby mu się do tej walki o, tak można powiedzieć, o pas mistrza świata kategorii Bridget, który gdzieś tam na niego czeka. Tak? On jest drugi, więc wiadomo, że jeśli on jest drugi, to tak naprawdę jest tak, obrona obowiązkowa, potem jest pół roku, potem jest obrona nieobowiązkowa, pół roku, a potem jest obrona obowiązkowa, więc kolejne pół roku, czyli w granicach półtora roku czekamy. To na koniec pytanie, bo ty zawsze mówisz szczerze. Ile procent szans dajesz Łukaszowi w starciu o pas z Rivasem? Ja powiem tak. Nie będę
cedził słów. Rivas jest naprawdę dobrym zawodnikiem, mocno silno bijący. Nisko straszny. Dokładnie, więc ja tak szczerze powiedziawszy, Łukasz, ja bym tak, przepraszam za powiedzenie, musiałby kurwa przejść, nie wiem, jakiś taki specjalny obóz, nie wiem, siłowy i to nie byłby obóz tygodniowy, dwutygodniowy, ale przynajmniej ze dwumiesięczny, kondycyjny, siłowy, specjalistyczny, żeby przynajmniej w jakiejś części, jakby można powiedzieć, gdzieś tam mu dorównać. Wiadomo, że Łukasz bije tak, że bije ręce z przodu, nogi z tyłu i gdzieś tam zostaje to wszystko. I gdzieś tam tymi czasami, no, tam, przepraszam za wyrażenie, tymi kraulami gdzieś tam trafia i wywraca tych zawodników. No, oni się sami nie wywracają, tylko po ciosie. Więc gdzieś tam to uderzenie też jest i padają jak muchy. Ale w tym stylu na pewno nie wygra z Rivasem. Tutaj będzie jak chłopiec we mgle, więc trzeba na pewno się mocno wziąć do pracy i mocno za siebie, żeby wyjść i przynajmniej podjąć jakąś równą walkę na jakimś przynajmniej etapie. Tak, wiadomo, że jeśli te pierwsze kilka rund przeboksujemy, to później jest każdy zmęczony i te czasy też inaczej się odkładają i czują, więc nie dajesz wiele szans. Ja bym powiedział, nie, to nie chodzi o dużo szans, bo każdy ma szansę. Trafi, wywróci, nawet w 10 rundzie, ostatniej sekundzie, trafi, wywróci i ten się nie podniesie, więc jakby można powiedzieć, ale tak patrząc obiektywnie, jakby można powiedzieć, Łukasza, a Rivasa, to jest, no tak, żeby nie być, za przeproszeniem, takim kutasem, dodaję mu tak, nie wiem, w granicach 30%. No. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, zdrowia i oddaję tutaj, bo ekipa czeka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Pozdrawiam pana Kostyrę. No i pozdrawiam was, czytelnicy Super Ekspresu.